Hej, z tej strony Agna28 i wiecie, z jakiego powodu jestem tutaj teraz z wami, bo są psy. Najpierw zobaczę sobie tylko króciutko kobiece fryzury, bo zauważyłam jedną taką fryzurę, która jest po prostu... pakiety, kurczę, kobieto, pakiety. Która jest genialna i wydaje mi się, że jest idealna. Przede wszystkim to, bo... bardzo często właśnie tak sobie robię kitkę. Pasywarko oczywiście. Podoba mi się też ta fryzura bardzo. Taka Claudia Schiffer. Nie znacie, taka modelka kiedyś była. Otyluję, ale genialne. Spatrzcie. O, kurde. Co prawda nie założyłam czegoś takiego, ale cóż. Są też o jakieś przyjaciółka zwierząt. I mamy tutaj gdzieś tutaj, bo tu. Tu. A nie, tutaj głupi jestem. Tutaj. Nie. Tutaj nie. Tu. Psów. Ja wiem, jak psy i koty. No, zabra cokolwiek, nie wiem, cokolwiek. Powiedzmy, że jest dobra. Ciecha bądź. No. Dobra. Lecimy tutaj do magicznych. Co to jest? Okultystyczne? A! No tak. Chyba pozmieniali ikonki. Pierwsze co? Psa. Cicha. No. Pierwszego psa. Pierwsze co muszę zobaczyć? Muszę zobaczyć. Wiecie, mam psa. Shih Tzu. Jak ja nie znajdę Shih Tzu, to się normalnie wścieknę. Normalnie wygląda prawie jak moja pusia. No prawie. Tylko że pusia jest trochę tutaj jaśniejsza. Może w następnym filmie pokażę wam. Jak wygląda moja pusia? Zrobię pusię w Simsach. Chyba cokolwiek, to jest jakiekolwiek psy, zobaczymy inne. Nie będę wszystkich patrzeć, bo to lepiej zostawić wam no te tajemnice. Poza tym i tak chyba już zobaczycie to we wszystkich innych filmach. Ciekawe, czy są jeszcze... Wiecie co? Ja zawsze lubiłam psy. Ale nie wiem, czy znajdę takie psy. Ale... co to jest? No, chihuahua. Znalazłam. Jaki malutki chihuahua. Też uwielbiam chihuahua. Uwielbiam psy, które są takie malutkie. Ale też uwielbiam husky. Czyli bernardyny, więc nie jestem taka całkiem za małymi psami. I nie wiem, czemu lubię bardzo psy, na przykład nagie peruwiańskie, takie wiecie, bez sierści. Jak to niektórzy mówią na nie szczury. Siedzi. Ten pies już mnie ma. Tiki. Ten pies już mnie ma. Mnie ma. Dobra. Wstawaj. Aha, tu można zmienić różne rzeczy. Nie będziemy nic robić. To są różnego rodzaju rzeczy. Noski. Oczy. Malunek. Zaraz. O, tutaj. Musiałam znaleźć sylwetka. Ogonki. Nie wiem, czy mają ogonki. Też fajnie wygląda, chociaż ja wolę, jak czuła ma taki duży, zakończony ogon.
Jeżeli mówię cicho, ciszej czasami to serial, no, jest noc. Tutaj już mam jeszcze. Uwielbiam białe psy. Mój pies jest biały. Jakie super marszczenia. Gotowe, co to jest? Ale czy to są? Dobra, sierść. Jak widzicie, mogę zrobić... Wygląda dziwnie. O Jezus! O, jaki śliczniutki, zobacz, jaki fajniutki! Tylko trochę za bardzo. Tutaj? A zobacz, to jest zrobione. Nie, taki nie. Ten mnie urzekł. Ten mnie urzekł. Koniec, mój pies. Chociaż wolę nagie. Gdzie? Jak się co? To jest mój pies. Uwielbiam go. Te uszy. Te duże, ogromne uszęta. No zobaczcie te uszy. To nie są piękne. Tutaj piesek nie czemu dostał od razu. A od razu dostał. Może się Krzysztof uspokoić, to mówię. No. Piesek dostał od razu, może jest chaśliwy, bo niestety chihuahua są strasznie chaśliwe. Okropnie chaśliwe wręcz, więc się nie dziwię. Zaraz. Zajmij na jakieś inne rasy psa dowolną. Widzicie? Doberman od razu też ma zmieniony. Bezinteligentny. Czyli do danej rasy psa dopisuje się już jedną cechę, która jest zgodna z tą rasą. Koty są przezabawne. Takie kota miała moja ciotka. On był zabawny, tylko że mnie raz ugryzł. Wredna menda. No, odwróć się, typek. To pokaż się państwu. A tak wyglądał kot, tylko nie będzie te niebieskie oczy. Wyglądał mój pierwszy kot, Kubuś. Mogę opowiedzieć o każdym razie, o każdym prawie wyglądzie tych kotów, więc sorry. Mogę gadać o kotach. Nie wiem, takiego jeszcze nie mam kotkę. Tylko trochę bardziej taka ciarniawa. O, coś w tym stylu. To jest moja kotka. A i tak, mam kota. To niektórzy myślą, że mam tylko psa. Mam jeszcze dwa koty. No. Jak zwykle tutaj jest sylwetka. Niestety tylko trzy. Ogony. A. To chyba jest jakiś taki rasy Carly, czy jakoś tak się nazywa ta rasa. No i tutaj oczywiście... A my koniec taki, bezwysportowany. Dobra, lecimy dalej. Ubrania. Wiecie co, ubrania zwierzaka są zabawne, no zobaczcie. Czy to nie jest piękne? Czekajcie. Ach, gustowny pan, co? Mogłabym tak pokazać wam wszystkie, ale słuchajcie. Ale czy warto? Bo pewnie widzieliście tego już mnóstwo i sami chcielibyście już więcej widzieć. Widzicie, jak ja... Jak jakiś dodatek dochodzi, czy wychodzi,
To ja wolę sama odkrywać niż oglądać na YouTubie, bo to już nie jest to samo, więc nie chcę wam za dużo pokazywać. No to przejdziemy teraz do kilku najciekawszych według mnie obiektów. To akurat jest najmniej ważne, fajne. Stopki malutkie, tak jakieś dziwnie rozłożone. Aha. Już na kierunkach. Trochę dziwne. Powinno być w jednym kierunku. No. O. A że mam tu trochę miejsca. Sorry. To przy okazji to pokażę wszystkie rzeczy, które mi się, myślę, podobają. Podobały mi się tutaj te kartoniska. Ogromne. Można by było coś ciekawego z nich zrobić, mówiąc szczerze. Jakiś magazyn zbudować czy coś. Firmę przeprowadzkową. Bardzo mi się podobają. Też taka ścianka ciekawa dość. To, tego mi zawsze brakowało. To wygląda epicko, naprawdę. Zawsze mi brakowało czegoś takiego, żeby postawić w narożniku. I żeby tam sobie stało. Tutaj doszło dodatkowy jakby przedmiot ogólnym. I są tak. Karmiki dla zwierząt, które są regulowane czasowo. Co 6, co 12, co 3 godziny, co 1 godzinę i tak dalej. I masę innych rzeczy do zabawy, do treningu. O matko, to jest tyle, że miałabym pokazać, to bym musiała spędzić. O, na tunele są. Spędzić nad tym. O, to też jest świetne. Spędzić nad tym godzinami i film z 10-15 minut musiałby wyjść. Z godzinny, a znając swój internet. Nowa szafka, ale chyba już taka widziałam podobną. Oświetlenie. To jest ładne. I love it. Jeżeli chodzi o firanki, to widać takie sobie, ale za to ich jest strasznie dużo i są takie okapy na okna, żeby można sobie na zewnątrz postawić, takie zadaszenie nad oknem, to nawet ciekawe jest. Kwiatki. Złociste. Czekajcie. O. Słodziste te kwiatki. Naprawdę. Krzesiołka. Jedno. O! One są trochę obdrapane. Tak, gdzie może zmienię tym. One są trochę obdrapane. Jakiś inny kolor? Tak, obdrapany. Jest kilka par obdrapanych mebli, więc razem można by to zrobić. Tylko to jest nawet całkiem ciekawa rzecz. Tutaj widzę, doszło kolejne. Wszystkie kuwety, ale to w sumie z kuchennymi tak. Doszedł nowy kibelek. Ciekawy. Ale chyba kibelków to jakoś mi nie zależy na kibelkach. Marynarskie. Lustro takie sobie. Masę, zobaczcie, masę rzeczy. No to jest no po prostu genialne. Wanna pewnie do kąpania psa, kota i innych stworzeń, jeżeli może kiedyś przyjdą. I dywany. Dywan w kształcie kości! Jest! Dywan w kształcie kości! Tylko, aha, no ciekawe. Jako znaki.
Zaczynam coraz ciszej mówić. No cóż, zdarza się. Babcia. Łóżko znowu. Widziałam łóżko pewnego youtubera. Chodzi o to łóżko. Wydaje mi się być dość ciekawe. Bo to jest takie... Tak jest sobie. W sumie... jeżeli chodzi o szafkę, naprawdę genialna szafka i polecam tą szafkę. Tutaj jest wiele innych... Oj, sarki, ciekawy kawałek. Zobaczcie, to jest do tego... O, już widzę. Lekkowiejski wystrój. Coś czuję, że takie będzie ciekawe. Bardzo dużo ciekawych mebli. Zobaczcie, jakie kanapy. Hitior, totalny hitior. To jest ta kanapa. Tylko nie wiem, czy ona się nadaje na kanapę wewnątrz domu. To raczej jest ławka niż kanapa. Nie postawiłabym czegoś takiego, chyba że w narożniku pokoju. Czekaj, usuń się. Przesuń się. Stolik. Zawsze mi brakowało, nie dosyć miałam stolików. Takich właśnie prostej konstrukcji. Jak ten. To oczywiście jakiś znak i oczywiście nie po mojemu. I kominki, słuchajcie. Ten kominek, kurde, nie wiem jak pokazać. O, znaczy ten kominek. On jest the best. Po prostu wszystkie te kominki, jakie są, on bije na głowę. Z całą pewnością. Nie wiem jak wam, ten też jest fajny, ale ten jest lustrem jakby co. Ale mniejsza z tym. Stół. Taki przekręcany do ziemi, czy co? Śruby, taki marynarski. No cóż, kto co woli. Ława dość solidna. Lubię takie solidne meble. Proste. Lecimy tutaj. O, tutaj tu, do kompletu. Balans. Już czuję, tutaj zrobię taki fajny po prostu wiejski domeczek, że normalnie. Aż mi się chce patrzeć na to. Kolejne jakieś. A tu już lekarskie są. Lekarstwo jakieś. O. Koło. Na ścianę krętowe. Jakaś ściana wolna. Przepraszam. Potrzebuję ścianę wolną. To jest ściana wolna. Takie koło. Niektórym to się przyda. Minie. Więc po co mam pokazywać, prawda? Barek. Marynarski. Musiałam potem wszystko usunąć. A, krzesełko. No, nie wiem. Jest nowe biurko. Mówicie, nowe biurko? To jest miejsce. Wow. Jaki kolor jest? Oh, wow. Jest the best. To już nie widziałam wcześniej. No nie wiem. To jest zabawne. Właśnie, nie wiadomo czy to będzie można karmić rybki, ale kolejne akwarium jest. I raczej nie ma swoich kolorów, nie zmienia. Dobra. Odczep się. Zostały nam pierdółki różnego rodzaju. Na niezbędne... A no, czyli do domu. Do kliniki wszystko. I misiek. Piesek. Misiek. Pieseł i misiek koteł. Którego wolicie? Ja oba bym przytuliła. A oprócz tego takie pierdółki. To jest taki specjalny...
Karmik, dary morza. Jeszcze nie za bardzo zakumałam, o co chodzi, a pewnie tu będą albo sprzedawać jakieś rzeczy dla kotów i psów, albo coś, nie wiem. Pewnie znowu mnie Pewnie mi znowu napiszecie, że pierdzielę głupoty, a nic cennego nie pokazuje. No zobaczcie ten kotel i ten piesel, tylko to bardziej wygląda jak szop niż jak kot. No genialne. A ten piesel? Debeściak. Latarnia. Nie przyda się. I ta ławka jest po prostu debeściak. Jakie dawno szukam. Ja musiałam tak się namęczyć z kodami, żeby zrobić takie coś. Serio. A tu jest. Badąc. A to jest jakaś zwykła. Strasznie prymitywna. To wszystko. Chyba. Jeszcze jakiś głośnik jest. No, reszta to jest takich rzeczy, takich typowych. Pokoje musiałabym wam pokazać. O matko, ile tego na zewnątrz. Zobaczcie, ja taka głupia i pokazuję wam tyle czasu. Serio, to już pół godziny gadam. Dobra, resztę sobie zobaczycie sami, naprawdę. Resztę zobaczycie sami. Mnie się to będzie wysyłać latami świetlnymi, dlatego chyba... No latami świetlnymi, mówię wam. Chcecie zobaczyć resztę? Chcecie zobaczyć ten piękne morze? Takie, no powiedzmy, że piękne. No cokolwiek. Dobra, trzeba to usunąć potem. Genialne jest. Ja już się biorę za robienie jakieś piesełka dla mojej rodzinki. A może i kotełka. A w następnym odcinku z Simscast zrobię mojego psa. I może jeszcze moje dwa koty. Z czego jeden kot będzie zrobić łatwo, bo jest cały czarny. Cały czarny. Ja się z wami żegnam. Jestem strasznie zadowolona. Jest pełno tu takich rzeczy, że mucha nie siada. Naprawdę, mucha nie siada.